Jest z nami Rafał Moks na kilka godzin przed KSW24. Witam Ciebie. Cześć, witam wszystkich. Jesteś tu przede wszystkim jako support dla Michała Materli, dla Karola. Powiedz właśnie odnośnie pojedynków Twoich kolegów, jak oceniasz ich szanse i jak przewidujesz pojedynek? Co mogę powiedzieć? No, Michał na pewno jest bardzo dobrze przygotowany. To widziałem, tak, uczestniczyłem tu w jego przygotowaniach. U Karola mniej. Aczkolwiek widziałem, że jest w sztosie. No, co, no, mam nadzieję, że jednemu jak drugiemu się powiedzie, tak? Z tego pierwszego jestem przekonany. Niedawno ogłoszono Twój pojedynek z Luisem Cado Simon. Powiedz, on dobrze się pokazał w Polsce, wygrał swój debiut, mimo że nikt na niego nie stawiał. Teraz Ty z nim walczysz. Powiedz, jak oceniasz jego sylwetkę sportową? Naprawdę prezentował się naprawdę nieźle. Niezły cardio. Dobra stójka. Ty ponownie wygrałeś w czerwcu w dobrym stylu w pierwszej rundzie, to już chyba twoje szóste zwycięstwo w pierwszej rundzie i tylko raz chyba wygrałeś w trzeciej, tak to wszystko w pierwszej. Przewidujesz, że będzie tym razem jakoś inaczej? Jak mówię, zawsze dążę do skończenia walki przed czasem. Szukam skończenia w parterze i tak samo będzie tym razem. Nie ukrywam tego. A od kiedy dokładnie wiesz o tym pojedynku? Znaczy, w tym pojedynku no już to z drabinki wynikało. Jak mówią, że w KSW tam nie ma jakichś drabinek czy tego, to w końcu no jest drabinka jednak i wynikało z niej i tak też zostało, tak została ustalona walka. Ty miałeś swoje wzloty i upadki w KSW pomimo dobrych walk, to sądzisz, że ta ostatnia wygrana teraz, ewentualnie gdybyś znowu wygrał, to masz jakiś taki cel, wiesz, ten pas cały czas jest tym, na co patrzysz? Dokładnie, cały czas skupiam się na tym, aby zdobyć pas KSW przede wszystkim. Dobra, w takim razie ja bardzo Ci dziękuję, taki krótki wywiad, natomiast chciałem Cię właśnie zapytać głównie tego przeciwnika, więc życzę powodzenia dla całego teamu dzisiaj. Dobra, dziękuję. Pozdrawiam. Dzięki.